Szlagierowym studiu raz i pora przywitać Martyny, Karola i Kazika. To odkurzony, nie Kazik, ale odświeżony Golden Mix. Witam was serdecznie. Witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciebie, witam. Telewidzów. Mijo już prawie pół roku od reaktywacji tego zespołu, jakim jest zespół Golden Mix. Teraz nowy skład. No i tu oczywiście musi paść pytanie do ciebie, Kaziu, bo to ty filarem, ostoją, opoką i tymi wszystkimi innymi szczegółami jesteś tego zespołu, więc... Tam pisze? Tak napisane jest? Filarem i ostoją? To są różne inne jeszcze słowa dopisane, ale... Ale tego nie przeczytałeś, nie poszło. Nie, okay. Nie, to nie ta koperta przed wywiadem została podana, dobrze. Więc... Ale tak zupełnie poważnie, idzie tak, jak żeś przewidywał? W jakim kontekście, w jakim sensie? Muzycznym, składowym, czy już to znaczy jest tak, składowym na pewno tak. Muzycznym na pewno tak. Jeśli chodzi o temporalizacji, no trochę każdy z nas ma swoje zajęcia i tutaj chcielibyśmy szybciej. Pod tym względem chcielibyśmy szybciej. No może po nowym roku będzie nam prościej, ale teraz jeszcze Martyna ma swoje obowiązki, kolega Karol. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, awansował w pracy. Myślę, że to jest taka cisza przed burzą, Kaziu. Ten przestój taki chwilowy, a jak wybuchnie, to... No więc wszystko tak oprócz czasu. Czyli czas to jest taka rzecz, na której deficyty cierpicie. Tak, zdecydowanie tak. To niedobrze, ale my tego czasu mamy zdecydowanie więcej, więc moi drodzy Państwo, zostajecie razem z nami. Kolejne pytania, kolejne odpowiedzi. Przekonamy się, co z tego wyjdzie. Grupa Golden Mix razem z nami dzisiaj w tym szlagierowym studiu. Teraz Karol do odpowiedzi. Zapraszam, proszę bardzo. Karolu, bo autorem tekstów, że jest do tego jakże przepięknej urody projektu. Pytanie moje, czy łatwiej się pisze teksty samemu dla siebie, czy zdecydowanie łatwiej na przykład napisać dla zespołu, co wymaga większego wysiłku? No, myślę, że tutaj koleżanka i koledzy są niezwykle wymagający, jeśli chodzi o tą warstwę tekstową. Także muszę tutaj dość mocno się wysilać i dobór słów mieć takie odpowiedni, żeby może zaskoczyć, zainspirować. No i żeby przede wszystkim tekst, tak w cudzysłowie, siedział w aranżacji, którą dostajemy od naszego Kazimierza. Ale myślę, że nie ma większego wysiłku, ale dla siebie, bo przecież pamiętacie o tym, że bardziej tak mój kierunek szedł w stronę ballad, to tutaj już musi się przedstawić na taką bardziej radosną twórczość, dynamiczną i ten tekst, żeby odpowiadał też takim pozytywnym pozytywnym treścią. No jest pozytywizm, jak widać, no właśnie, a jak koledzy i koleżanki oceniają? Ja mogę tylko powiedzieć, że Karola znam już wiele lat i Karol ma taką swoją magiczną szufladę, do której zbiera teksty, ma ich mnóstwo i po prostu jak asy z rękawa wyciąga, więc ja nie sądzę, że dla Karola to jest bardzo duży wysiłek umysłowy, skoro masz tyle ich w tej szufladzie, naprawdę. Uwierzcie. Ja jeszcze powiem, że sobie świetnie radzi z rymami. Jak to było? Dolores na wyspie Flores i coś tam tak, jeszcze. Tak. On potrafi rymować, wiesz, przez ciągiem. Czyli jeszcze... Jest... Taka zabawa słowem, prawda? Jest... Bawi się to mówiąc. Bawi się, nie, ale to jest bardzo fajne, bo widzę, że taka furtka w tym, co teraz modne się robi w takich bitwach raperów jest tutaj u ciebie. Ale Karol... Jest potencjał. Ale Karol nie, jest. Nie to jest. Też jest taka bitwa, bo muszę zdradzić, że zarówno koleżanka również jest polonistą, więc mój tekst jeszcze przychodzi jakby taką weryfikację. Mhm. I szlagierową. I rozumiem, że jak siadacie na próbie, dajesz tekst, to koleżanka mówi... A ten... Włączaj tekst. Moje uszy krwawią. Włączaj tekst i proszę bardzo, wyciągnijcie karteczki, napiszcie, co autor miał na myśli. No coś takiego, jakbym pisał wypracowania jako uczeń i potem pani sprawdza i dostaje, wystawia ocenę. Ja już nic na to nie poradzę. Tak jest. 24 godziny na dobę w pracy. Dokładnie. Tak, zakład pracy drugim domem. Ale jest możliwość jeszcze poprawki zawsze, prawda, Martyna? Tak, w drugim terminie. Tak. W drugim terminie. Dobrze, moi drodzy Państwo, wracamy już za chwilę, bo widać, że ciekawie się robi. No i można by było teraz zabawić się w wróżka i powiedzieć, że kto będzie pytany? Ej, prawidłowo. Można zgłosić? Można się zgłosić. Nie, nieprzygotowanie nie ma. Nieprzygotowanie? Dobrze. Nie, to nie w tym zeszyciku się dobrze. Dobrze. Teraz tu ukrywam szczelnie pytania, bo tutaj pani zagląda w ta karteczka. Jak nic nie widziałam. Dobra. Okularów. Proszę tutaj nie kłamać. I uwaga, napisane jest Martyno.
Tak. Jesteś takim nowym rodzynkiem na szlagierowym rynku muzycznym. Już to gdzieś słyszałam. No, tak mi się wydaje, że często będziesz to jeszcze słyszeć. Tak. To jeżeli pozwolisz, to tak prywatnie. Co porabiasz na co dzień? Praca, nauka, dyskoteki, randki, mąż, żona, kochanka? Już Karol trochę zdradził. Próby. Próby to tak, oczywiście. Próby męża. Nie. Nie. Pozdrawiam mojego męża. Jeśli chodzi o pracę, no to uczę w szkole języka polskiego, to już było ale takie wiadomo. Podstawowej, czy... I w podstawowej, i w technikum, i w szkole branżowej, także od małego do dorosłego. Od poniedziałku do niedzieli, od 7 do 24. Nie, absolutnie nie. Trzeba szanować swój czas wolny. W czasie wolnym właśnie przechodzę przede wszystkim do Karola, coś pośpiewać, prawda, poćwiczyć, parę prób zrobić. Tym bardziej, że Kaziu nam narzuca cały czas takie tempo, że no nie ma. No nie dobra, ma to jest, wolnej. No to już coś. Ja to jeszcze powiem, zawodowo fajna rzecz, bo rzeczywiście Karol i Martyna trochę mieszkają ode mnie parę kilometrów. Ale Karol też ma swoje studio, gdzie spotykacie się razem, także nam to bardzo jest na rękę. Czyli poszli, że się w coś takiego, co jest modne od czasu pandemii, online'owo pracujecie. Tak, ale tak, wykorzystujemy 2+1 na tej zasadzie. Nowoczesna technologia jako nowoczesny zespół. To wszystko wykorzystujemy w naszej działalności. Martyna, no to na pewno jeszcze nieraz też pytanie takie o to padnie. Co wcześniej śpiewałaś, czy miałaś czas na to śpiewanie? Oczywiście. Śpiewanie to jest od małego, od czasów szkolnych, zawsze mi towarzyszyło. I w ogóle Karol mnie tak trochę zaraził sceną, bo tu już przychodziłam na pierwsze zajęcia wokalne do Karola. A potem to się też trochę przewijała tam branża, powiedzmy, rozrywkowa, w pełnym tego słowa znaczeniu i różne imprezki, zawsze tam, gdzie muzyka, tam ja chętnie się pojawiam. Z Martyną poznaliśmy się na lekcjach, jako praktykant właśnie prowadziłem lekcję języka polskiego. Tak, a ja byłam wtedy jeszcze uczennicą. Odkryłem niezwykłą taką aktywność, była bardzo taką uczennicą, niezwykle wyrywającą się, wyróżniającą się. Kupionym. Pięknie recytowała, odpowiadała śpiewająco. Ale to mi minęło, absolutnie. Co, kupionstwo ci minęło, czy to odpowiadanie? Nie, odpowiadanie nie. Nie. Dobrze, a to jeżeli byś chciała jeszcze odpowiedzieć na pytanie muzycznie, kierunek taki, który tobie pasuje, przy którym się relaksujesz? Powiedz Golden. Golden Mix. Dobrze, a teraz powiedzmy, że to nie będzie pytanie sponsorowane. Jeśli chodzi o muzykę, przy której się relaksuję, ja lubię stare polskie przeboje przede wszystkim. No ale patrząc na ciebie, to stare polskie przeboje to może być rok 2000, przeboje 1.8L. Przeboje Karola na przykład. To też są stare, tak. No super, Karol, nie. Bardzo się lubicie, widzę. Nie, bo Karol też lubi taką muzykę, tak, prawda? Tak. Ale nie, takie lata 80. To takie na przykład. Też poszło właśnie. Bogusławu, dobrze mówię, Metz? Tak. No takie rzeczy. Ale też lata 90. Tak. Kasia Kowalska na przykład, tego typu Piasek. O tak, to playlista na Spotify leci Bernadeta na Bernadeta Kowalska, nie Kasia Kowalska. Nie, to nie ten program. Aha, dobra. Edyta Bartosiewicz. Tak, okay, no ja myślę, że my jesteśmy, że tak powiem, na podobnym. Dziękuję tutaj. Ci bardzo, ale próba myślę, duży. Że nie. Znaczy się muzycznie może tak, ale... Jakiś flow. Próba duży. Tak. I skaldowie. I skaldowie i czerwone gitary na koniec. Dobra, to już nieco więcej o tym nowym rodzynku wiemy, to za chwilę puenta pytania ostatniego padnie. Już ostatnie? Tak. Tak szybko? Tak szybko mija życie, tak szybko płynie czas. Miałem się w tym rodzynku wtrącić, że to raczej wisienka taka na torcie. No dobrze. Wisienka na torcie. Dziękuję bardzo, Karol. Wisienka to taka... Z napiętą skórką. Taka kwaśna, tak? No, chyba, że jest na przykład w spirytusie, nie? O. I to też jest sposób, żeby się zrelaksować. Wisinka. Tak. Dobrze, to Kaziku, teraz ciebie trzeba zapytać, no bo ty ponoć gnosz z tym wszystkim, z tym całym materiałem, ciśniesz do przodu, a tutaj towarzystwo jest hamulcem tego wszystkiego. Nie, kto tak powiedział? No nie, no także kto odebrał, że po prostu coś stoi na przeszkodzie, żeby ten materiał na tyle stworzyć, żeby pojawiła się płyta. No właśnie, co z tą płytą, kiedy płyta, czemu w maju, a może... A skąd wiesz, że w maju? No nie wiem, tak mi... Gdzieś tam, nie, rzeczywiście. Taki piękny, radosny czas to jest po prostu, nie? Ja myślę, że to wynika nie tyle z obowiązków Martyny czy Karola, to wszyscy gdzieś tam gnamy w swoich pracach, działalnościach.
Okres jest bardzo gorący chyba dla wszystkich. Ja też mogę dodać, że to, co robi się w pośpiechu, nie zawsze jest dobre. Na dobre dzieła to trzeba więcej czasu, prawda? Poświęcić. Ale zdarzało się, Martyna, że też coś w pośpiechu, nawet nam się zdarzało, nagle się udało i jest fajne. Nie, chcemy do maja płyty wydać rzeczywiście. Mamy pomysłów dużo, bo i Karol jest, i teksty pisze, ale też muzykę układa. Martyna też chętnie w tym bierze udział. Ja mówię, pomysłów jest mnóstwo, ale z tym czasem, żeby do maja się wyrobić, no powiemy, co możemy. Jakiś plan? Plan. No. 7 kawałków Karola, 7 kawałków moich, jedna przeróbka, jedna stara wersja, 3 intra i 4 endingi. I to mamy 26 kawałków na płycie. Dwa wokale. Ja bym dorapował jeszcze. Robi się to modne, rapowanie, mam recytację, więc warto może też iść w tym kierunku i skorzystać z tego wszystkiego. Masz jakieś plany tutaj? Nie, dziękuję, nie biorę udziału. Nie biorę udziału, nie piszę się na żadne melorecytacje. Ten mogę wystąpić w teledysku ewentualnie, ale musi i być tak. I bo akurat poszukujemy. Czekaj. Ale akurat poszukujemy. I takie inne. Słowo się rzekło. Tak? Słowo się rzekło, dobrze. Nagrało się? Nagrało się, wszystko jest nagrane. Do roboty i kop się w robotę. Okay. Dobrze, dziękuję wam za to spotkanie. Trzymam mocno kciuki, bo Golden Mix powiewem świeżości, pomimo tego, że użyliśmy stwierdzenia, że odświeżonym, to jednak powiewem świeżości i czegoś, co może nas zaskoczyć, bo Karol lubi zaskakiwać muzycznie i lubi mieć taką też wachlarz tej muzyki, który od mega fajnego numeru po takie numery. Tak. Ale Kazik już... To nie było za miły teraz. To nie było miłe, ale to nikt nie powiedział, że ty też miło wiecie, no bo chyba... Nam się tak nastawili, wiesz, w drodze jedziemy, tu kochani, a teraz ty, że... Kaziu, ale chyba się wszyscy zgodzimy w tym studiu, że... Jest już na to czas i chyba najwyższy czas, żeby ta muzyka poszła w końcu w takim kierunku i w jakim powinna już lat temu naście iść. To jest ostatnie pytanie, koniec? No bo tak temat ciekawy zacząłeś. No ale na ten temat moglibyśmy jeszcze, wiesz, godziny dyskutować. Także pogadamy za chwilę, co? After party, okej. Okay. Dobra. Dzięki wam wielkie za to, żeście przyjęli moje zaproszenie. Ja z niecierpliwością czekam na ta płyta, czekam na kolejne wasze produkcje, na kolejne teledyski i na to, żeby mogliśmy się po raz kolejny spotkać. No spotkamy się przecież na planie teledysku. Dziękujemy bardzo pięknie. Za zaproszenie. No i Martyna, Karol, no i oczywiście Kazimierz. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich. Chciałem powiedzieć wideosłuchaczy. No niech jest wideosłuchaczy.